Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na informacje dnia. W Białymstoku nie będzie ulicy Zygmunta Szendziela Żałupaszki. W Żerardowie w miejsce ulicy Generała Augusta Fildorfa Nila powróci stara nazwa Jedności Robotniczej. Po dziesiątkach lat od śmierci żołnierzy wyklętych, teraz walkę z nimi podejmują radni miejscy związani z Platformą Obywatelską i Lewicą. Reaguje Instytut Pamięci Narodowej, który wyśle politykom materiały edukacyjne. Pułkownik Zygmunt Szendziela Żałupaszko w chwili zamordowania miał stopień majora. Uczestnik wojny 1939 roku, żołnierz AK. Wreszcie po 1944 dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej walczącej z nowym okupantem, komunistami. W ubiegłym tygodniu radni PO i Lewicy z Białegostoku uznali, że pułkownik nie jest godny, aby jedna z ulic nosiła jego imię. Usuwanie ich następuje przez osoby, które często przywołują argumenty dawno już obalone przez historyków, argumenty obowiązujące w komunistycznej propagandzie z lat 40., 50. Równie skandaliczną decyzję podjęli radni PO i Lewicy z Żerardowa. Tam uznano, że generał August Fildorf Nil, dowódca KDW AK, zamordowany przez komunistów przy Rakowieckiej, którego szczątków do dziś nie odnaleziono, nie będzie bohaterem jednej z ulic. Generał August Emil Fildorf Nil był postacią kryształową i zabieranie mu ulicy w tej chwili w Żerardowie, w tym pięknym mieście, jest czymś wyjątkowo haniebnym. Zamiast ulicy generała Nila powróci dawna nazwa Jedności Robotniczej. To odwołanie się do komunistycznej propagandy, mówią historycy. Jedność robotnicza to hasło ukute w okresie przejmowania przez Polską Partię Robotniczą, Polskiej Partii Socjalistycznej, po wcześniejszych aresztowaniach i zabójstwach wielu niepodległościowych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej. Po tak zwanym połączeniu powstała PZPR. Przywrócenia nazwy Jedności Robotniczej, zdaniem radnych PO, chcieli mieszkańcy Żerardowa. To nieprawda, mówi radny PiS-u w tym mieście Józef Kapusta i zapowiada specjalną akcję. Zbierzemy podpisy mieszkańców miasta, którzy są w zdecydowanej, przytłaczającej większości innego zdania niż ci radni, którzy poparli tą haniebną uchwałę. Jednocześnie do radnych Żerardowa trafią publikacje, które przybliżą im najnowszą historię Polski. Wyśle je Instytut Pamięci Narodowej, mówi rzecznik Adam Lewandowski. Te materiały edukacyjne, które wydaliśmy i które dotyczą właśnie wielkiej historii generała Augusta Emila Fildorfa Nila, powędrują do radnych Żerardowa, aby w przyszłości nigdy więcej tak bulwersująca decyzja nie miała miejsca. Edukacja jest wskazana także radnym Białegostoku, zauważa prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Zarzuty, jakie kierowali pod adresem Łupaszki o rzekomym wymordowaniu cywilów w litewskiej wsi Dubinka, są nieprawdziwe. Radni, samorządowcy z Białegostoku powinni mieć zorganizowaną wycieczkę na ulicę Rakowiecką, do tego miejsca, gdzie zamordowano majora Zygmunta Szendziela Żałupaszkę, przede wszystkim, żeby poznali historię. Akcję edukacyjną w obu miastach zapowiada także dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz. Reakcji władz Platformy Obywatelskiej i wyciągnięcia konsekwencji oczekują środowiska kombatanckie. Apelujemy do władz Platformy, aby tych radnych, którzy się takich skandalicznych czynności dopuścili w Żerardowie i w Białymstoku, ukarać surowo aż do usunięcia czy też zawieszenia w partii. 30 lat po przekształceniu Polski z PRL-u na III RP powraca komunistyczna propaganda szkalująca żołnierzy podziemia niepodległościowego. W ostatnich latach powstało wiele publikacji obalających te kłamstwa. Niestety nadal są osoby, które wbrew faktom mówią o niezłomnych jako bandytach. Jedni z pobudek ideologicznych, inni z pobudek czysto politycznych. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza profesor Krystynę Pawłowicz, profesor Elżbietę Chojną-Duch oraz Stanisława Piotrowicza jako kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja sięga po ostrą krytykę. Sama profesor Chojna-Duch zapewnia o swojej niezawisłości.
Trzy nazwiska, z czego dwa to posłowie Prawa i Sprawiedliwości poprzedniej kadencji. Profesor Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i profesor Elżbieta Chojna-Duch mają trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Bo to są osoby niezwykle doświadczone w działalności publicznej, ale również też merytorycznie znakomicie przygotowane do pełnienia tej funkcji, zaszczytnej funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ale wewnątrz obozu rządzącego nie ma jeszcze pełnej zgody na tych kandydatów. Wczoraj wiceszef Porozumienia Marcin Ociepa wprost mówił, i tu cytat, że nie jest entuzjastą propozycji, jakie przedstawiło PiS. Oficjalnego stanowiska Porozumienia na razie nie ma. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło te kandydatury, one nie były uzgadniane z Porozumieniem. Wkrótce posłowie Porozumienia się spotkają. No i będziemy rozmawiać z koleżankami, kolegami z Prawa i Sprawiedliwości o tych kandydaturach. Tyle tylko, że już sam brak zgody Porozumienia może zablokować wybór kandydatów zgłoszonych przez PiS. Ci kandydaci wcale nie mają łatwo, o czym przekonała się profesor Elżbieta Chojna-Duch. Była wiceminister finansów, dostawała obraźliwe SMS-y od rodziny. Wczoraj właśnie, że się nie spodziewali, że jest to wstyd. SMS pod tytułem ręki nie podam, do domu nie wpuszczę. Jeszcze dalej idzie opozycja. Już teraz brak poparcia dla tych kandydatów zapowiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Grzegorz Schetyna także nie szczędzi kandydatom PiSu ostrej krytyki. Kaczyński, proponując do Trybunału Konstytucyjnego prokuratora stanu wojennego, byłą posłankę od unijnej szmaty i świadka koronnego Prawa i Sprawiedliwości przed Komisją VAT-owską, pokazuje, jak chce upokarzać państwo. Szanse demokracji, niepisowski senat i niepisowski prezydent. To jest perfidia prowadząca do niczego, do wojny domowej. Profesor Elżbieta Chojna-Duch gwarantuje własną niezawisłość, przekonuje też, że nie ma wątpliwości co do postawy profesor Krystyny Pawłowicz. Ministerstwo Środowiska może stracić nadzór nad Lasami Państwowymi. Niewykluczone, że zajmie się nimi nowy resort, Ministerstwo Zasobów Narodowych, któremu podlegać mają także spółki Skarbu Państwa. To niepokoi leśników, pisze nasz dziennik. Niewykluczone, że powstanie nowy resort, Ministerstwo Zasobów Narodowych. Obecnie, jak pisze nasz dziennik, ścierają się dwie koncepcje. Pierwsza dotyczy wyprowadzenia lasów państwowych spod zarządu resortu środowiska. Druga to zabranie fotowoltaiki i wszystkich programów związanych z czystym powietrzem. Jeżeli spełniłby się ten drugi scenariusz, wówczas lasy wraz z nadzorem geologicznym zostałyby w gestii Ministerstwa Środowiska. Jeśli jednak nadzór nad lasami przypadłby nowej instytucji, leśnicy nie wykluczają protestów. Mówią, że zawsze są gotowi do działań w obronie lasów. Lasy Państwowe zarządzają majątkiem naturalnym Skarbu Państwa. Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, zaznacza, że jeśli ktoś chciałby zrównać status lasów ze spółkami, wówczas lasy musiałyby osiągać zysk, bo spółka bez zysku nie przetrwa. Tymczasem, jak przypomina Kuszlewicz, zdarzały się takie sytuacje, kiedy Lasy Państwowe kończyły rok ze stratą wyrażaną w dziesiątkach milionów. Stąd obawy leśników przed ewentualnym przejęciem nadzoru nad Lasami Państwowymi przez nową instytucję. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda dziś wyrok w sprawie reformy sądownictwa w Polsce. Zarzuty dotyczą wcześniejszego przechodzenia sędziów w stan spoczynku. W lipcu 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości znowelizował ustawę o ustroju sądów powszechnych. Największa zmiana dotyczyła wieku, w którym prokuratorzy oraz sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego mieli przechodzić w stan spoczynku. Rząd obniżył wiek emerytalny dla kobiet do 60 roku życia, dla mężczyzn do 65 roku życia. Zdaniem Komisji Europejskiej nowelizacja ustawy naruszała praworządność w Polsce. Zgodnie z unijnym prawem sędziowie są nieusuwalni. Ponadto różnica między wiekiem emerytalnym kobiet a mężczyzn miała stanowić element dyskryminacji ze względu na wiek. Sprawą zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzisiaj wyda wyrok. Choć polski rząd wycofał się już ze zmian, które budziły największy sprzeciw unijnych instytucji, to postępowanie nadal było w toku. W czerwcu tego roku rzecznik generalny TSUE stwierdził, że Polska złamała prawo, obniżając wiek emerytalny sędziów i prokuratorów. Opinia rzecznika nie zobowiązuje Trybunału
Trybunału do wydania podobnego wyroku. Jeżeli jednak ten będzie identyczny, to Polska będzie musiała zastosować się do unijnych zaleceń. Rząd wielokrotnie argumentował, że stworzył możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla sędziów i prokuratorów. Nikt nie jest do tego zobowiązany. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Polityk Platformy Obywatelskiej nie przyznaje się do winy. Sprawa dotyczy podania przez marszałka Mieczysława Struka nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych w latach 2013-2016. Poprzez nieujawnienie w nich informacji dotyczących posiadania zasobów pieniężnych czy nieruchomości gruntowej, bądź też informacji dotyczącej zasiadania w Radzie Nadzorczej Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Poinformowała rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Nieprawidłowości zostały ujawnione w trakcie kontroli CBA. Marszałek Struk usłyszał zarzuty już w lipcu, nie przyznał się. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W Paryżu rozpoczął się pierwszy etap budowy wioski olimpijskiej. Francja przygotowuje się na letnie igrzyska, które odbędą się w 2024 roku. To dopiero początek. Pierwszy etap budowy wioski olimpijskiej to zniszczenie dawnych fabryk, pomieszczeń i mieszkań, a to wiąże się przede wszystkim z przesiedleniem obywateli. Ta część prac potrwa do 2020 roku. C'est le début. Do 2023 roku będziemy w stanie zapewnić wszystkie budynki niezbędne do przyjęcia 15 tysięcy sportowców oczekiwanych w roku 2024. Wioska olimpijska będzie znajdować się w najmniej bezpiecznej części regionu paryskiego. Mimo to sportowcy nie kryją emocji. Zawsze miło jest zobaczyć, jak taki projekt staje się rzeczywistością. Jako sportowiec wiem, że wioska jest w centrum Igrzysk Olimpijskich. Tutaj powitamy cały świat. Jednak to nie wszystko. Po zakończeniu igrzysk w planach jest przekształcenie wioski olimpijskiej w nowy obiekt. Aby Igrzyska Olimpijskie w Paryżu odniosły sukces, cała ta organizacja, inwestycje, praca nie mogą się skończyć po wygaszeniu płomienia olimpijskiego. To musi trwać. Nasz kraj, region paryski i wszyscy ludzie, którzy uczestniczyli w tej organizacji, muszą nadal korzystać z Igrzysk Olimpijskich. Wioska po igrzyskach stanie się nową dzielnicą, świadomą ekologicznie, z zakwaterowaniem i biurami. Ma to przyczynić się do zmiany struktury społecznej w regionie. Kolejne wiadomości przekażemy Państwu po godzinie 12. Zapraszam, do zobaczenia.